Mniej więcej stanowisko zrobione, zestawy zarzucone, zanęta przygotowana. Tak na początku widzieliście raki założone, ubrane. Więc drodzy Państwo, witam wszystkich na najnowszym filmie. Oto w moim wykonaniu jest na tą chwilę 8:22, sobota 9 stycznia 2020. Ciśnienie poszło w górę, równy tysiączek i zobaczymy co i jak. Tysiączek nawet na braniach i zobaczymy co i jak, co uda się złowić. Na tą chwilę, tak jak mówię, jest sobota, jesteśmy w pięciu. Jarek, Robercik, Rafał i jeszcze jeden kolega, którego, wybaczcie, zapomniałem imien, przepraszam. No i zaczynamy dzisiejsze wędkowanie. A co uda się złowić, zobaczycie na moim filmie. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zaczynamy wędkarski sezon 2021, oto w tym miejscu, czyli na Połańcu, rozpoczęcie sezonu wędkarskiego 2021, Połaniec. Więc jeszcze raz zapraszam wszystkich na film i zobaczymy co i jak. Więc teraz pójdziemy do kolegów i zobaczycie co i jak. Więc drodzy Państwo, jest z nami Robercik. Robercik, co i jak? Siema, na rozpoczęciu sezonu 2021. No słuchaj, wędki zarzucone. Dopiero żeśmy to rozstawili, myślę, że coś jeszcze tam, to myślę, że się będzie łapać. 17 minut już jest,
Stoper włączyłeś? Tak, włączyłem 17 minut. I co, ile przerzucasz? Słuchaj, to znaczy tak, jak się łapię, jak łapę na zbiornikach, no co 5 minut, nie? No a tu? Ale tutaj to myślę, że wydłużę ten czas do 10. Do 10? To zaraz będziesz przerzucał. No. I jakie zestawy przygotowałeś dzisiaj? Przelotowe, zdecydowanie przelotowe, z przyponem 0,12. To dla kolegi, którego wpis zobaczcie. Drodzy, bo bezpośrednio pytał Robercika, nie mogłem odpowiedzieć, więc odpowiada mu teraz Robercik. Tak jest, 0,12, haczyk 14, 14, także dość mały. Jedna pinka już miałem, Big Fisha Leszcza. Miał 6 cm, ale to dzisiaj robimy jak najmniejszą rybę, czy jak największą? Nie, dzisiaj jak zwykle jest nas 5, robimy Big Fish największego leszcza i 5 leszczy można wziąć i 5 leszczy później do wagi. Tak, do wagi, ale potem wypuszczamy. Wypuszczamy, tak. I taka rywalizacja, oprócz Big Fisha leszcza, dodatkowo dochodzi 5, co można wziąć, że to, ale co wypuścimy, 5 leszczy do wagi. Tak jest. I taka rywalizacja, doszło tylko waga leszcza. Brzana, certa, świnka może być przyłowem przy wędkowaniu na kanale. Okres ochronny certy, brzany, świnki, więc tego gatunku nie bierzemy pod uwagę. Bezpośrednio będziemy wypuszczać, bo to po prostu przy dzisiejszym wędkowaniu zdarzyć się może, będzie brała, ale tak jak mówię, jest pod okres ochronny, więc nastawiamy się tylko na leszcza. Leszcza, tak, klenia, płoć, inne ryby. Tak jest. Inne ryby oprócz gatunków, które mają akurat od stycznia okres ochronny. A jest ich dużo, więc musimy uważać. No. Więc tak widzicie, idziemy dalej. Gratulacje, Big Fish. Walczymy. Puchar jest mój, ten puchar do mnie należy. Ale jest nas dzisiaj 5, rywalizacja bardzo duża. Tak, niedługo jak będziemy tak przyjeżdżać, to prawie będą zawody, nie? Zawody, tak. Idziemy dalej. Jest z nami kolega Jacek. Krótko i na temat. No. Interesuje mnie tylko i wyłącznie większa ryba. Większa ryba. Tylko i wyłącznie. I ta, wiesz o tym, Big Fish leszcza. No tak. I 5 rybek mniej więcej, to zdjęcie zrobisz co jak, bo ty siatki nie masz. Ja tak nie używam, więc no. Jeśli chodzi o to łowisko, jedynie tam jakieś zawody czy coś, no to wtedy siatka. Tak. Tutaj to z reguły nigdy nie zabieram siatek. Ale o Big Fishu pamiętaj, żeby zmierzyć przynajmniej. No tak, tak, tak. I teraz powiedz, jakie zestawy, jak będziesz łowił? Jakie zestawy? No widzę, że tu 60 gram w miarę leży, no jak coś to 70 i setki nawet mam, także nie ma problemu. Bo dzisiaj trzeba odchodzić do lżej, do 50, no to też się znajdzie. I co, zestawy? Fluorocarbon. Paternoster masz? No, coś takiego. Paternoster. Drugi mam przelotowy całkowicie. Tak, i długość przyponu i średnica żyłki, haczyk? Średnica żyłki 0,15 fluorocarbon oczywiście, druga 0,13 fluorocarbon. Długość? Krótkie. Długość 80 cm. 80? No, 80 do metra. A haki? Haki tu mam... Co dzisiaj będziesz zakładał? Tu mam 14 i tu mam 12. A, 12, 14. Sensasa i Drenana, 12, 14, 80 cm długość przyponu. Będziesz wydłużał czy skracał w razie co? No w razie co będę wydłużał, no jak nie będzie brania, to będę próbował, nie? No będę próbował trochę dalej, znaczy wydłużyć, no tam powiedzmy do 1,20 m. Tak. A jeśli będą brania i na przykład będzie się okazywało, że ryba bardzo, że tak powiem, się... To skrócisz. To skrócę. Skrócisz. No żeby nie zostawiać haka gdzieś tam. No to więc powodzenia. To ciężko wyhaczać później, nie? I o tym Big Fishu pamiętaj. No dobra. Jacusiu, idziemy dalej. Okej. Teraz kolega Rafał. Rafałku, co i jak? Mów jak łowisz, co jak, króciutko i na temat, bo zestawy zarzuciłem, a do każdego z was przywitać się. Cześć Koluniu, królu złoty. Cześć. Dzień dobry. Co i jak? Wiesz co, no brania, 3 brania, z tego 2 wyciągnięte, jeden leszczyk mówię, no. jedna certa, jedna metoda, drugi standard. Przypon, grubość. Przypon, 12. A na przy metodzie? Przy metodzie mam większą, mam 20. 20, a długość przyponów?
Wiesz co, no przy metodzie to wiadomo jak, nie? Bo to jest metoda. Krótko. Tutaj to jest tak około między 70 a 80 cm. Jest. I co za przynętę używasz dzisiaj? Co brania miałeś? Próbowałem ochotkę, próbowałem na białego, nie na białego, tylko na pinkę, no i pinka zdecydowanie lepsza. Pinka, ile sztuk zakładasz? Jeden, dwa. Jedną, dwie pinki. Jedną, dwie i na pinki, to masz brania, tak? Tak, tak. O leszczu pamiętasz, Big Fish Leszcza. Pamiętam, no ale ten się nie nadawał z góry. No ale już rybki masz, nie jesteś na zero. Mam, więc po prostu, no, wiesz. To więc. No, są brania po prostu, no co tu dużo mówić, są jakieś tam brania. I jeszcze używasz trzech mieszanek. Trzech mieszanek. I na później powiedz co, jak, która najlepiej. No powiem ci, jest już jakiś taki mały faworyt. Jest już. Właściwie jest dwóch faworytów. Znaczy, dwóch. Na tą, na pelet miałem branie na zupełnie co innego niż w tej chwili łowię na tutaj na skrętkę, nie? Dobrze, okej. Okay. Także. Jest powodzenia i widzimy się później. Tak jest. A więc machaj, będą, ryby będą. Idziemy do Jarka. Nie każdy wiedzie. I z nami jest kolega piąty, czyli ostatni z naszego teamu. Jarek, siema. Jarku, powiedz co jak. Cichutko. No. Ale jak u ciebie, jak będziesz łowił, co jak? A ciebie to planuję, no zobaczymy. No. Biały, ochotka, kukurydza. I koszyki jakie założyłeś? Założyłem, tu mam na jednej założone 50, a drugiej 70. 70, 50, długość przyponu? Z metr. Metrowe? Metr, długość gdzieś tak 60. A grubość? Jeden mam 0,10, a tu założyłem... 0,10, taką cieniutką założyłeś na jednym, no, a na drugim? Mam plecionkę 0,06. A, to już dla grubszego zwierza plecionka i co tam na plecionce? Na plecionce na razie mam tu pinkę i tu mam pinkę, zobaczymy. Na razie? Na razie. Ale będziesz coś większą zakładał na plecionkę? Będę kombinował, zobaczymy, wiesz. I, no, i pamiętaj o tym leszczu największym no, dzisiaj no, i no, pięć no. Największych do wagi pójdzie, tak więc zdawi taka konkurencja. No i widzicie, drodzy Państwo, woda piękna, ciepła jest jeszcze na dodatek, więc Jarku, połamania i widzimy się później. Więc, drodzy Państwo, idziemy do siebie i czas zacząć dzisiejsze wędkowanie. Nie każdy wyjedzie. I takie bruzdy. Idziemy do siebie, widzicie, dużo ludzi było, sezon. Na połańcu rozpoczęty, zezwolenia tarnów wydał. Za sprawą porozumienia Kielce Tarnobrzeg, przepraszam, Tarnobrzeg zezwolenia wydał, bo to Tarnobrzegu. I wędkujemy, jest nas pięciu. Tak pokazałem, każdego my odwiedzili i wędkujemy. Ja tu jestem, już branie mam. Branie mam. Drodzy Państwo, jak sami widzieliście, dwunastka. Nic nie zmieniam, dwunasteczka. I pierwsza ryba. Zobaczymy co. Tak mówię, certa przyłowem. Okres ochrony certy. Co najwięcej tu jest brzany, świnki, więc musimy te gatunki wypuszczać. Co mamy? Więc wezmę podbierak i spróbujemy wyciągnąć niedużą rybkę, niedużą, widzę, że nieduża, ale waleczna brzanka, która jest pod ochroną. Okej, okay, nie na zero i drodzy Państwo, oto tą rybką rozpoczęliśmy sezon 2021, czyli niedużą brzanką, więc baja, płyń dziewczyno. I wędkujemy, przerzucamy zestawy. I widzicie, nie na zero sezon
2021 w pyzowym wykonaniu otwarty. Teraz może ja coś powiem o swoich dzisiejszych zestawach, czyli u mnie 70 gramów koszyk, niesymetryczna pętla i przypon 1,20 m, 1,20 m 12, haczyk 16 i dwie pinki na 16, dwie pinki. I tak wygląda mój na razie zestaw. 1,20 m, 0,12 m i 16 haczyk z dwoma pinkami. Do tego nabijemy koszyk 70 mieszanką, którą przygotowałem na początku. I zarzucamy zestaw w klipowane miejsce na wyznacznikach. O jedną długość skróciłem, czyli mam 7 długości razy 3,90. 7 długości razy 3,90. Do 7 długości na obydwóch i czekamy na kolejne branko. Zestawy przerzucone tutaj przed chwilą. Słyszeliście, jakie wskazanie było. Poczekamy parę minut, ściągniemy zestaw i zobaczymy, czy przypon jest, czy nie ma, bo szarpnęło, mogło zerwać przypon. Hamulec dokręcony, bo ponad 100 gramów waży koszyk przy wyrzucie z zanętą, więc hamulec trzeba dokręcić. Nie odkręcam, dlatego że w razie co ściągam, przerzucam, to musiałbym odkręcać, zakręcać, odkręcać, zakręcać. A w razie jak są brania, rybę holuję, to wtedy ustawiam hamulec, popuszczam jej, czuję na kiju. Kij też amortyzuje brania ryby od jazdy, więc dlatego skręcony jest mniej więcej do wyrzutu kowrotek 1/2 i w razie brania, jak będzie, reguluję dopiero, odkręcam śrubę, bo jakby przez cały dzień tak przerzucał, zarzucał, przerzucał, to tylko odkręcał, dokręcał bez efektu, nie ściągając ryby, a tak to tylko jak jest ryba. Akurat tu tak sobie to zrobiłem i tak robię, bo przy innym wędkowaniu to bezpośrednio, czy przy karpiowaniu, czy przy metodzie, czy gdzie indziej, hamulec jest popuszczony od razu przy odjeździe, a tutaj, tak mówię, na sztywno wędkuję. Więc tak mówię, pierwsza ryba jest, czekamy na więcej, no i zobaczymy, co i jak, co uda się złowić. Więc zostańcie ze mną i jest bajecznie. Bajecznie, nie inaczej, Pyzuś, nie inaczej. Więc drodzy Państwo, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Zdrówka dla Waszych rodzin, dla bliskich, dla znajomych, przyjaciół, aby ten rok był lepszy pod każdym względem, finansowo, zdrowotno. No i tego Wam życzę w nowym roku, bo nowy rok zaczęty i dużo ryb, dużo grzybów dla moich kochanych widzów. Więc wypiję Wasze zdrowie, Waszych rodzin i jeszcze raz, jak mówię, najlepszego. Najlepszego, drodzy widzowie. Jeszcze raz. Wasze zdrowie. Na początku miałem, drodzy Państwo, trochę kul zrobiłem z gliny czerwonej, ziemi i 4 litry, powiedzmy, ziemi i gliny. Liter
był z pożywki 4 do 1 na korzyść gliny. Do tego dałem niewielkie peleciki oraz kukurydzę, puszkę, kilka na początku kul wałków rzuciłem blisko i to później poślemy i już będzie stało nam w łowisku i będziemy czekać na brania. Wszystko rozrobione było w likwidzie, w melasie. Wałki, kule i jeszcze trochę mi zostało na później. A teraz przerzucone, czekamy na jakiegoś bigfisha, leszcza albo coś fajnego. Jest czy spadło? Spadła, ale pociągnięcie było. Ok, zobaczymy robaki. Tu dwie sztuki, tam trzy. Przerzucamy zestaw. Trzeba zmienić na świeże. Więc tak mówię, machaj wędą. Ryby będą. Druga. Druga. Podniesiemy, praktycznie już chyba zacięta. Widzicie? Spadła. Ale brania już są, są. To jest najważniejsze. Więc to cieszy. Hak jest, tylko robaków nie ma. Dobra, przerzucamy obydwa zestawy i się zaczyna wędkowanie dzisiejszą porą na kanale w Połańcu. Przyszykujemy na grubszego zwierza 8 sztuk na ten przypon, który pokazywałem na swoim kanale w społeczności. Metrowy przypon, mały haczyk, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mały haczyk, 12. Metrowy przypon na 0,16 fluokarbonie i to ściągniemy. I taki pęczuś 8 sztuk dowiążemy do pętelki, do tego przyponu co na zdjęciu. Mamy i teraz tylko dowiążemy, a jak będziemy przerzucać, to już będziemy mieli gotowy pakuneczek. Zawiążemy raz. Dwa. Tak, aby się nie odwiązało. Zimno jest. Jakby nie było to 9 stycznia, temperatura poniżej zera. Dobrze. I końcówkę teraz. Odetnę, jest godzina 9:14. A ja dopiero z jedną rybą, ale branka były. Wygląda.
odcinek. I zobaczymy, co nam to przyniesie. Odłożymy na chwilę. I zaraz, jak będzie branie, czy poczekamy chwilę, ściągniemy jeden zestaw, czyli prawą, lewą zostawię, a prawą, lewą raczej ściągnę i na lewej będę chciał założyć taki pakunek. Dziewiąta, 18. Ściągam jedną i zakładamy pęczek. Zakładamy pęczek, próbując coś złowić na pęczek białych robaków. Szybka piłka, przypon przygotowany, jak widzieliście, więc tylko kwestia zdjęcia. I to odkładamy na bok do kolejnego wykorzystania. I trochę grubiej, bo 16 teraz pójdzie metrowy. Zobaczymy, jak stoi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W razie co nie będzie efektów, ten metrowy skrócimy. Bezpośrednio skrócimy o 20 cm i będziemy jechać do dołu, powiedzmy do 40, ale zaczniemy od metrowego. Nabiję tylko podajnik. Zarzucimy na zestaw w miejsce klipowane. Ok. Niech stoi sobie. Zobaczcie, co się dzieje. Raki dużo dają. Dużo dają raki. Ok, obserwujemy szczytówki, czekając na jakieś branie. Tą też prawą zaraz przerzucę. Założymy ochotkę, która się moczy. Tak mówię, założymy ochotkę. Będziemy próbować prawą cieniutko, z małym haczykiem, z ochotką, z pinką, a tu pęczek białych robaków. 9.21. Zobaczymy, co i jak. Włączę tylko stoper, tak aby mniej więcej wiedzieć. Okej. Stoper poszedł. Wędkujemy. Zobaczymy na stoperze mniej więcej, ile czasu damy. Po 20 minut, powiedzmy. 20 minut na pęczek białych robaków i będziemy coś kombinować. Albo zmienię, albo zobaczymy. A na tą chwilę wszystko gra i hula i jest w pytkę. Śledzie przybiłem do parasola z jednej, z drugiej strony. Podniosłem wyżej parasol, tak aby idealnie móc widzieć brania, szczytówki. No i czekamy. Zmienię teraz zestaw na ochotkę, czyli założę teraz 18 z Drenana. Haczyk 18. Ale trochę grubiej, bo 0,12 żyłka.
80 cm będzie krótszy przypon niż 1,20 m. Pszenica żyłki zostanie ta sama, tylko długość przyponu o 40 cm się zmniejszy i numer haczyka 16 na małą 18 czerwoną ochotkową. I ochotkę będziemy musieli założyć na prawą. Więc tak, widzicie, wszystko jest w porządku. Mam też drugi zestaw z przyponami i kombinujemy, bo na razie brań nie ma. Zobaczymy. Tu pęczek, a tu zaraz pójdzie 18, 80 cm. 0, 12 żyłką oraz ochotka. Ochotka, drodzy Państwo, na hak i zobaczymy, co i jak. Ale to jeszcze chwilka i przerzucimy zestaw. Ochotka. Czyli mamy rybę na ochotkę. Tylko zobaczymy, co. Czy coś niedużego. Więc chodzimy pomalutku. Chcę wam nagrać . Więc mamy coś, zobaczymy tylko co. Kamera. Podbierzemy rybkę i zobaczymy co i jak. Z krzakami. I mamy niedużą rybkę. Oczywiście zwracamy jej wolność i czekamy na większe. Jest kolejna ryba na odchudzonym przyponie, krótszym. Zobaczymy tylko co.
Więc idziemy, zobaczymy co, czy coś większego. Jest takie przekładanie, kombinowanie. Ściągamy. Zobaczymy. Co mamy? Też chyba coś niewielkiego, no ale każda rybka cieszy, nawet ta najmniejsza. Pan Lesio, co to jest? Zobaczymy co i jak. Lesio, a więc pierwszy Lesio na odchudzony zestaw z ochotką. I więc muszę wyjąć siatkę. 5 sztuk największych idzie do wspólnej rywalizacji, ale Lesio jest. Pierwszy leszczyk delikatnie zapięty na 18. Idzie do zdjęcia, do wagi. I tak to leci, drodzy Państwo. Czyli zestaw odchudzony, 18, pinka i 3 ochotki. Dobrze, wędkujemy dalej. Próbuję coś fajnego jeszcze złowić. A więc od koleżki kawka, herbatka. Sypni. Nie, no to kawa to jest łyżeczka. Tak, rozpuszczalne, no. Dobra, okej. Okay. Ile tu jest? Nie będzie. 250 będzie, nie? Będzie taka dobra szklanka. Dobra, nie, dwie starczą. No, taka dobra szklanka. Pokupek przyjdzie w później, czy przyniesi? Nie, no spoko, no tam na koniec, nie? Tak. A, na koniec, no, dobra. No, spoko. Więc, drodzy Państwo, jak tam, co u Ciebie, co jak? Wiesz co, miałem jedną certę taką z 40 cm. Dopiero? No. No to jest. Mi tu długo, bo ja miałem zestawy. No ja też dużo nie mam, dopiero druga ryba. Miałem niezrobione w ogóle. Tak. Tak na szybciego robiono, no. Wszystko wiesz. No i co, no. Na razie jedno branie. I były tam jakieś tam takie drobne brania, ale to, że tak powiem, wyssane robaki i tyle, nie? No a tam chłopaki, Robek też masz jakiegoś leszczyka. Robert miał teraz klenia, takiego z 40-50. Klenia. No, 40-45 cm. Aha, takiego. Nie mierzony, ale ładny. Ładny, bardzo ładny. A do siatki go wziął czy wypuścił? Wiesz co, nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem, chyba do siatki. A zobaczymy, zobaczymy, nie, bo klen nie ma okresu ochronnego, to. Nie jestem pewny właśnie. Ale zobaczymy. Taki, no taki. No ładny, ładny. Ładny, naprawdę no. Ładny. Ładny, no to zobaczymy co dalej, nie? No. Dziękuję za kawę. Spoko. I drodzy widzowie, przerzucę wędkę, wypiję kawę. Jest w pytkę. Zaraz ściągnę pęczek biały, bo bez efektu. Później zobaczymy co jak z pęczkiem. A teraz trzeba będzie coś innego przykombinować. Zobaczymy co jak. Ale pęczek
po lewej stronie na pewno białych robaków ściągnę, bo dzisiaj słabo z braniami jest. Nie ma brań aż tyle. Słyszeliście od kolegi, że szału z braniami nie ma. U mnie tak samo, nie ma za dużo tych brań jak na razie. Więc jedy już czekał. Odchudzimy zestaw, czyli metrowy przypon z pęczkiem białych robaków na 0,16. Ściągnę i założymy coś innego. Pek zdjąłem, zobaczcie, nic nieruszone. Robaczki wsadzimy do robaczku, jak sobie dojdą, i później wykorzystamy z powrotem ten pęczuś. Więc chowamy przypon, przykrywamy, jak się, jak to się mówi, grzeją. I zobaczymy co jak. Zestaw przerzucony teraz trochę inaczej, ale jak się sprawdzi, to wam powiem co i jak. A na razie to jest na chwilę tajemnicą, bo to coś nowego, nowe rozwiązanie, nowy przypon. Pół metra długość, ale inaczej. Zobaczymy, czy będzie wskazanie. A tutaj dalej Ochotka. Czekamy. Później pójdziemy do kolegów, zobaczymy podsumowanie. Jest godzina 10:09. 10:10. Zobaczymy co jak, zobaczymy jeszcze ciśnienie. 1000. 1001. Hektopaskali. No i zobaczymy. Temperaturę jeszcze zobaczymy, ale to muszę wpisać połaniec. Więc zobaczymy, co tam na połańcu słychać. Tutaj mamy połaniec. I na tą chwilę jest minus jeden, przelotny śnieg. Odczuwalna minus 3. I tak jak to się przedstawia, zachód słońca 15:50, wiatr 7,3 km na godzinę, szansa na deszcz 62% i 1017 hektopaskali, wilgotność 76%. I już. To jest moje nowe dzisiaj rozwiązanie, nowy przypon. Pociągnęło, ale jak się sprawdzi, to wam powiem co i jak, bo to nowe rozwiązanie jest na razie z tajemnicą. Tak sobie wykombinowałem i tak założyłem, ale branie było na nowym przyponie wykombinowanym przeze mnie. Więc czekamy i zobaczymy co dalej. Więc jest coś. Bierzemy. I zobaczymy tym razem co. Pomalutku, powolutku. Coś mamy. Tylko nie wiem co. Pomalutku coś tam szarpie, bije. Więc weźmiemy i spróbujemy podebrać. Zobaczymy co. Leszczyk.
i rybka zaliczona. Drodzy Państwo, nie inaczej. Kolejny lesio. Więc odczepiamy rybkę. I do wspólnego zdjęcia i wędkujemy dalej. Jest pytkę. Wziąłem kamerkę, wyjąłem tą, co przy podbieraku była podpięta, bo wiecie, ciężko, tu rybę się trzyma, tu muszę połączyć się z telefonu, z Wi-Fi, włączyć kamerkę, włączyć nagrywanie, przerywa, jeszcze dokładnie nie wiem co i jak, więc szkoda czasu, jak widzicie, zobaczcie sami, ile to schodzi, Trzymam rybę, ile to schodzi. I tak widzieliście, czasu dużo schodzi, więc dałem sobie na razie spokój, bo godzina 12.14, mamy niecałe 3 godziny na wędkowanie, więc próbujemy coś złowić po tym zerwanym przyponie. No ale trzymałem, bo czułem i pyk, było czuć, jak szczela przypon. 0.12. Więc teraz już wyjąłem kamerę, tą malutką, schowamy ją i dalej zobaczymy, co się nagrało, jak się nagrało na telefonie czy na karcie pamięci, bo ciężko. I wędkujemy teraz, łowiąc piątego leszcza. Tak, piątego, bo mamy 4 sztuki. Okej.